Witajcie kochani, dzisiaj jest czwartek, 27 sierpnia i są nowe wiadomości, powiedziałam, będę wam krótkie takie nagrania robić. Tutaj ze mną ci jest Hajko, on jeszcze jest na 4 miesiące, ale jeszcze na buteleczce. Mam takiego synka mamusikę, no, jest malutki, najmniejszy, a taki zostanie. No, a te inne już sobie biegają na dworze, wypuściłam ich już drugi dzień, ale latały z jeziorami do ziemi jak psy. Tak się cieszyły, gonią się. Dobrze. No, w tym czasie 4 miesiące obiegają tutaj. Dobrze, a ten to jest taki mami synkiem, nie? No. Teraz tak, w sobotę ma być w Berlinie wielka demonstracja. To nie tysiące, miliony ludzi, cała Europa będzie się zjeżdżała. Walka jest właśnie o wolność człowieka. Tu chodzi o wolność, nie o jakieś tam prawa, nieprawa, jakieś tam... Tu nie. I wszystkie oczy całego świata patrzą się na Berlin na sobotę. Rząd zabronił demonstracji. Oglądałam wczoraj live wideo właśnie organizatorzy tej demonstracji w Niemczech. Była konferencja, byłam też, przysłuchiwałam się nawet bardzo długo, chyba 2 godziny, było nawet ponad. I tam właśnie oni się nabijają się z rządu. Rząd się boi, boi się człowieka i oni nie idą, żeby ich tam kijami pogonić, rząd. Oni idą po prostu o wolność dla wszystkich. Nie tylko dla Niemczech, nie dla Europy, dla całego świata. Przygląda się temu Trump, przygląda się Putin, przyglądają się Chiny. Wiecie, dlaczego się przyglądają? Dlatego, że to jest moja teoria, może informacja. Rozmawiałam jeszcze z córką z Niemiec, mam rodzinę w Niemczech, mam dzieci, wnuki na bieżąco, co tam się dzieje. Prosto z ręki, nie z telewizji, tylko to, co się dzieje. Ludzie wszystko informują się między sobą. Powiem wam, że nawet jak rozmawiamy na WhatsAppa, to straszne zakłócenia są, że cały czas nie ma internetu. Coś tam czynią, żeby ludzie między sobą się nie porozumiewali. Tutaj nie, ale jak z Niemcami, właśnie tak się dzieje. I teraz oni, absolutnie organizatorzy demonstracji, zapowiadają, że nie ma, oni tam se mogą zabraniać co chcą u siebie, ale demonstracja będzie, tak jak jest zapowiedziane, oczekują miliony uczestników. No być może wojska ogrodzą czy zagrodzą Berlin, nie wiem, ale pamiętajcie o tym, żeśmy w naszych sesjach przekazywali, wy o tym wiecie, Weronika mocno przekazała w ostatniej sesji właśnie te 3 uderzenia, tak? No i widziała walki na ulicach i tak dalej. Wiadomo, że wiele kaotów, ci co opłacani są z organizacji, czy Soros żyje, czy nie żyje, czy to klub mi to tam zwisa gdzieś, to jest, są, jest organizacja, przyjdą, będą zakłócali. Być może policjanci się przebiorą jako demonstratorzy i tam będą zaczął rozrabiać, dojdzie do kaosu. Jak to się będzie, będziemy na to patrzeć. Kto nie uczestniczy, będzie się temu przyglądał. Cały świat się teraz będzie przyglądał, co się w Berlinie. Pamiętajcie, jak stanie się to, co ma się stać dla człowieka, prawda, wolność, stanie się to na całym globie. Nie ma to ci, co tam rozrabiają, sklepy obrabiają i tak dalej. I to są wszystko opłacani ludzie, żeby kaos trzymać. Tak w Ameryce to się dzieje. I tak my patrzyliśmy się na prezydenta Trumpa, to teraz się wszyscy właśnie patrzą tu. Pamiętajcie, że tak powiedziałam, to jest na logikę w tym. My potrzebujemy nie jednego, my potrzebujemy 3 mędrców, mocarstw, którzy ogarną ludzkość, ogarną, nie chodzi o porządek to jest złe słowo, ale będzie właśnie ta zorganizowana możliwość życia tu, pobytu na tej planecie, tak?
Także prezydent Trump ma pieczę, czy obejmie pieczę nad całą Ameryką. Prezydent Putin będzie miał pieczę nad całą Europą. A ten z Chin, jak on się nazywa, ten Ching Chang Chong, czy ja to tam tego nie wypowiem nawet, będzie miał pieczę nad całą Azją. Jak tak ma być, i to w dobrym, niech tak się stanie. I niech poprowadzą, zaprowadzą taki wolność i bez wojen dobrobyt, żeby każdy, kto przybywa tu na tą planetę, każda dusza, w miłości, nie w luksusie, ale w tym uczestniczyła, w tej naturze, to co chciała przeżyć, zobaczyć, doświadczyć. Tak? Chodzi też o zwierzęta. I teraz zobaczcie, jak to wszystko ci, te gady, jak poprowadzili. Przyzwyczaili ludzi. Fajnie tak, nie? Nawet to szybko poszło w 50 latach. Nie mówię o tych królach, o tych, co zarządzali, mordowali, gwałcili i tak dalej. Wojny prowadzili, zdobywali tereny. Te ciągłe walki, to też wszystko przez ciemno było, tak? Kierowane. Ale ja mówię teraz o naszym życiu. 66 lat jestem tu na tej ziemi. W moim życiu to się stało. To był pęd. Zobaczcie, jak oni zwiedli ludzi, jak udoskonalili, poprowadzali jakąś technologię, telewizory dali radia, wszystko było nawet dali luksusowe sklepy, że nie musisz gotować, wszystko masz, tylko idziesz, oddajesz te ciężko zarobione pieniądze i z półeczki sobie bierzesz. Chleba nie musisz piec, nie musisz mieć ogródka, warzyw swoich, wszystko masz dostarczone. Masz młode dziewczyny, 12-13 lat, już one są tak uporządkowane, że oni nie mają wyglądu, są brzydkie. Kosmetyki, ładuj kosmetyki, potem wciskają sobie te botoksy, to są z martwych ciał substancje, bo twoje one prowadzą, że dostajesz marskość, nie ma mimiki, tak? Poglądajcie sobie, są informacje, znajdziecie wszędzie, co jest robione u młodych kobiet. Potem jak one osiągają jakiś tam wiek, no to się zapada wszystko. To są staruszki, są stare, no to jeszcze więcej wtedy, tak? Jak oni wszystko przygotowali, dziecko urodzisz, to od razu ci odcinają, już szybciutko zabierają łożysko, od pępowiny dzieciak krzyczy, on łapie pierwszy oddech bólu. Bo jak jest pępowina podłączona z macicą, to ten oddech jeszcze oddycha poprzez to łożysko, tak? I ten oddech jest powolny, aż tak jak u zwierzęta się rodzą, tak? Też jeszcze przy tym łożysku są. Nie ma, że ktoś nożyczkami ciach odcina i dzieciak z bólu łapie to, rozrywa płuca, tak? Ten pierwszy oddech. Zobaczcie, jak wszystko przychodzi. To zostaje zabrane, zaraz szybciutko w nerkę i wynoszone jest, bo to wszystko jest przetwarzane na kosmetyki, których wy se nakładacie właśnie na, czy używacie, czy pijecie, czy cokolwiek, tak? Tu. Powoli przyzwyczaili. Kobieta, piersi symbol seksu, nie? Nie, że ma do karmienia. Piersi są do karmienia. To jest świat zwierząt, świat człowieka, jest tak przystosowany jako symbol seksu, tak? Już wszystko od urodzenia dzieci mają. Ja nie mówię o tych kobietach, które naprawdę pokarm nie dostaną. Są przypadki, albo jakaś przyczyna, gorączkę ma, czy coś, no nie może karmić i dobrze, że jest coś, co można temu dziecku podać. Kiedyś nasze babcie tego nie miały. Miały kozy i to mleko dzieci dostawały. Wiadomo, tam były jakieś tam krzywice, bo było niedokarmionie, nie tego, bo poprzez matkę wszystko idzie. A co ci matki robią? Jedzą wszystko sztuczne. To jak już w ciąży, to dziecko jest niedożywione. Po porodzie, przecież mama musi piersi zachować, nie może, to zaraz idzie na butelkę, tak? Jedzonko, jest wszystko, jest w szklaneczkach, przecież bierzcie tylko z półeczki, przynoście pieniążki i bierzcie. Kiedyś ja moje dzieci chowałam, się tarło, marchew się tarło, przez pieluszkę się wyciskało ten sok, podawało się, tak wszystko było ręcznie robione. Się kaszkę mamy gotowało, na początku się dzieciak przyzwyczajał, żeby potrafił tam
jeść ziemniaki, z mleczkiem się tam przeciskało, wszystko się robiło, zupki się gotowało samemu. W tej chwili no większość matek niestety sięga na półki, bo tam już wszystko tak przygotowali ludzkość. Włosy to musisz ścinać, to masz za gęste, powycinają ci, a to musi, a farby, nie farby, im piękniejsze, ładniejsze. Kobiety zapomniały, że są pięknymi istotami od zaistnienia w tych ciałach cielesnych. Tak, no to jest wszystko manipulacja, tak? Zarzucają nas jakąś muzyką, która wywołuje jakieś nerwice u ludzi, zarzucili tymi grami ten świat wirtualny, że dzieci nie odnajdują się już w rzeczywistości, tylko to jest wirtualny. Uczą się tam mordować, strzelają, no, niby gry są od 18 lat, a rodzice kupują już takiemu 12-latkowi, tak? No bo tak jest, bo dziecko jest zajęte, rodziny się rozpadły przez to, nie ma. Wszystko idzie na nerwy. Dzieciak przychodzi, coś prosi, to jest zaraz odpychany, czego chcesz, zakłócasz i tak dalej, odsyłany. Każdy ma jakieś swoje zajęcie, przeważnie wszystko siedzi w internecie, w wiadomościach i tak dalej. Także no poprowadzili ludzkość gady do tego momentu i to teraz jest ten przełom, to jest to wielkie przebudzenie. Bo za dużo zażądali od człowieka, zażądali właśnie pod ich dyktando, musimy istnieć, działać i funkcjonować, jak oni sobie życzą. Gospodarki się zapadły, wszystkie te fabryczki, niefabryczki, przedsiębiorstwa, wszystko pada, ludzie nie mają pieniędzy. Muszą się odżywiać, muszą opłacać, no co, jak nie zapłaci ten, no to kary i kary, tak? Banki se porobiły co chcą, zrobili ludzi z niewolników. Dlaczego ja nie mam wziąć pieniędzy, gotówkę w ręce, tylko musi być przez jakąś instytucję mój pieniądz przelany. Oni tam się dzielą, rozdzielają, to wszystko jest wirtualne, tak? Jak idziesz po jakiś pieniądz wyciągnąć, to po co, a na co, tak? Do czego ci potrzebne pieniądze? Po prostu chcą już człowiekowi obrzydzić. Chociaż jeszcze pieniądz jest, a co, nie ma tego wiruska na tych pieniądzach, no to jest przecież, to jest paranoja. Już wszystko udowadniają lekarze, naukowcy, wszystko udowadniają. Po co to te testy do gardła wsadzają, do nosa, tak? Oni pobierają od ciebie DNA. Można się zastanowić, po co im twoje DNA? Może jakiś tam odgórnie akurat zgadza się z twoim i twojej nerki potrzebuje, czy czegoś organu. No to są, dlatego teraz dzieci chcą w ten sposób, tak, testować. No bo, czy nieoficjalnie, czy oficjalnie, na organy, po co to? Po co to wszystko? Z krwi można zbadać też przecież, nie? Czy jakiś tam w środku jest wirus, twojej krwi, czy bakteria. Czemu tego nie robią? Tylko pobierają twoje DNA. I tu jest właśnie ten protest, żeby się nie poddać. Ludzie nauczyli się bać, bo jak się nie podda, to z domu nie poleci, nie wyjedzie, nie tego, no to zostań w domu ten czas, oprzyj się temu wszystkiemu, tak? Nie daj się zwieść, nie zakładaj dziecku maseczki do szkoły, nie wyślij, bo karą straszą, no przepraszam, jak wszyscy razem nie puszczą dzieci do szkoły, to jakie kary? Od kogo będą ściągać? Nie ma jedności w człowieku, tak? Ale bardzo się cieszę właśnie, że Niemcy teraz powstali z kolan. Tam żyjący muslimi, muzułmanie przeciwstawiają się, ręka w rękę idą teraz z Niemcami, tak? Także ta jedność jednak, to co stworzyli gady, to połączyła ludzkość. Tego się nie spodziewali, teraz się boją. Taka garstka jest tam ich tam rządzących, ile ich tam jest, a tutaj są miliardy, tak? I teraz ten czas przyszedł właśnie, mamy pomoc, pomoc od innych prezydentów, a tutaj tu ja nie uznaję żadnego polityka za jakiegoś mądrego czy coś, absolutnie nie. Jest tylko jest paru i niech oni właśnie teraz pokażą, co dla ludzkości można, co my mamy i to zostało zapomniane, to trzeba wyciągnąć. I tą całą technologię też oddać ludzkości.
żeby była równowaga, żeby każdy żył w obfitości po prostu, tak? Bez jakiejś konkurencji, bez jakichś tam pragnień i 24 godziny latają do pracy, dzieci oddają w państwowe ręce, bo muszą na swoje życie, czy żeby coś opłacać, żeby pracować. Przychodzi starość i już do skrzyni go wkładają, z tego nic nie ma, co sobie zbudował, tak? Gdzie ma to logikę? Nie ma żadnej logiki, tak? I tutaj właśnie teraz ta sytuacja, co u mnie z bankiem wyszła, to jeszcze to tylko o mnie chodziło. Mój mąż w zeszłym tygodniu dostał też z banku, ma dwa konta, jedno jest firmowe, drugie jest prywatne. To samo co moje, to samo pismo, tylko tam numery jego kont były i do 2 miesięcy musi oddać czeki, karty i tak dalej, likwidują konto. No i mąż był, byliśmy na bazie ORYS, ORYS mówi, musisz iść do banku, do menadżera i wszystko się wyjaśni. Tylko tą odpowiedź ORYS dała nam na bazie, nie? Także ja byłam spokojna. Mój mąż się strasznie zdenerwował, że on dostał, po mnie on też dostał. Jaka przyczyna? Przyczyny nie ma, nie? I był, dzisiaj mamy czwartek, poniedziałek i menadżerka powiedziała, że mają, w tej chwili nie może rozmawiać, bo za chwilę mają bardzo ważną konferencję poprzez online, nie? Poprzez internet, to możecie widzieć już tam, co się dzieje w tych bankach też, że mają, no i był dzisiaj rano, wyjaśniło się, oni nie znają tych pism, chociaż oni nam do boksu, na pocztę wysłali z banku, bo ktoś dostarczył tę listę, jak są my jesteśmy, nie ja i mój mąż, no to oni oddają to do boksu, bo mam boks na poczcie, tak? No, ale od kogo nie wiedzą, nie znają tego pisma, to wszystko jest i teraz już dochodzenie będzie, oddali to tam do specjalnej, chyba do Krypo, to, czy nie wiem, gdzie to przyjmuje. I teraz za tydzień będziemy wiedzieli więcej, to nie jest tego banku. Po prostu widzicie, co się dzieje, jakieś oszuści są, jacyś, jakieś gady próbują. No może to uderzenie było przez to, że tak jak powiedziałam, tu co się dzieje w tym miejscu, tak. I ciekawe, że na tych pismach właśnie, gdzie konta będziemy mieć zlikwidowane, były nasze stare adresy, a co adres, gdzie mieszkaliśmy jeszcze na górze Elmont Gołysz przed laty, tam ten adres, a u nas w banku adres jest zmieniony na tym, gdzie mieszkamy, tak, i to było dziwne. Ktoś sięgnął do jakichś starych, no wiadomo, konto ma każdy, jak się kupuje poprzez internet, czy płacisz kartą, czy no, to konto jest, ale to jeżeli kupuję przez internet, to mi przychodzi potwierdzenie wpierw na komórkową, numer, kod, i ja ten kod muszę wbić, wtedy bank puszcza pieniądze. A stało się też u męża, że ktoś robił sobie zakupy poprzez internet z jego konta i mu wypustoszył konto w ciągu 2 dni i potem jeszcze chciał sobie coś kupić, konto było puste i bank zablokował kartę. I mąż nie wiedział, co się stało, leci do banku, okazało się, zrobili wyciąg, ktoś z jego konta sobie zakupy robił przez ciężki jakiś tam sprzęt taki, tak, tam sprzęt techniczny i tak dalej. No i to zaraz poszło to na policję i złapali koło Alicanty jakiś młody mężczyzna po prostu. Ale jak on to zrobił? I to dziwne było, bank zaraz oddał, wyrównał, wszystkie pieniądze oddał mężowi. Tego nie mogliśmy zrozumieć, jak ktoś mógł przez konto działać, włamał się, ale przy zakupie mąż nie dostał jakiegoś kodu potwierdzenia. Jak to się stało? Znaczy, że gady już mają możliwość poprzez tą technologię właśnie męczyć ludzi, nie? Być może u każdego to się może stać. Uważajcie, jak coś takiego się stanie, od razu lećcie do banku, termin i sprawdzajcie, nie? Także nawet banki nie są bezpieczne, na to wygląda. Ale jest wyjaśnione, jest wszystko dobrze. I nie musimy szukać innego banku, żeby zakładać konta, tak? No widzicie. Tak jak powiedziałam, róbcie zakupy, bo to się robi widocznie, ludzie się budzą. Teraz lockdown, teraz wejdzie, było nie było, wejdzie, bo to teraz jest walka z 2 stron, nasila się, żebyście nie musieli wychodzić gdzieś, narażać się, miejcie to w domu, miejcie te swoje potrzeby właśnie w domu. Macie zwierzęta,
zamawiajcie jedzenie, jest zoo. Nie, zooplus.pl czy .es Hiszpania, czy w każdym kraju swój kraj, czy de.de, tak, zooplus, razem napisane. To jest sklep internetowy i tam zamawiajcie sobie dla zwierząt, zaopatrzacie, żeby to mieć w domu. Bo my możemy jeść wszystko. Ja sobie zjem kawałek chleba, popiję mlekiem z kozy albo z owcy. O, to jest, ja jestem przeszczęśliwa, tak? Ale do zwierzęciu trzeba dać jeść, nie? Także oni za to nic nie mogą. My się nimi opiekujemy, tak? A my jesteśmy samodzielni jako człowiek, nie? Dobrze. Także co jeszcze miałam dodać? Idziemy. Mój internet nie zwariuje. Słabnie, nie wiem dlaczego. Chociaż mamy dwa. Mamy satelitarną, ale nie wiem jakiej przyczyny. Czy dlatego, że gorąco jest, nie wierzę w to, czy coś tam kombinują, nie wiem, ale jesteśmy umówieni z Weroniką, sobota, niedziela, może w sobotę robimy sesję, przekażemy wam informacje, na Michała czekam, bo Michał sam, on dostaje taki impuls i on wie, że jest ten moment na przekazanie dla was informacji, zobaczymy. Wiem, że teraz się mocno dzieje, będzie coraz ciężej, będzie coraz intensywniej. Dużo ludzi nie wytrzyma tego, ludzie się bardzo boją, ale no właśnie, chodzi o to podkarmianie gadów, nie? Można być więcej zniechęconym do sytuacji, ale nie bójcie się. Tak jak mówiłam, my musimy tą nawałnicę, musimy przeżyć, bo inaczej nie przejdziemy w to, co chcemy mieć i kim chcemy być. Tak jak mówiłam, liczymy teraz na trzech przywódców, ja w każdym bądź razie, na trzech przywódców, na silne głowy, na silne mocarstwa, które zaopiekują się życiem, istnieniem na planecie Ziemia. Także kochani, uwalniajcie się. Aha, jeszcze chciałam wam odpowiedzieć, bo pytacie się, czy odzyskanie wolności też no, są te chipy, programy są niszczone. Nie, to nie ma z tym wspólnego. Jeżeli odzyskasz wolność, jesteś wolną istotą, ale te programy, które masz w sobie, dalej będą cię męczyć i przeniesiesz w następne istnienie, tak? Tu, że chodzi o oczyszczenie. Kto chce odmłodnić komórkę macierzystą, ci, co się odmłodnili, niech zajmą głos. Ja jako pierwsza mogę wam to potwierdzić, co się dzieje. Właśnie pościągane programy. Simone wchodzi właśnie w bardzo ciężkie energie. Oddawanie wolności, czy oddawanie to nie, bo nikt nie wam nie oddaje. To jest odzyskanie z powrotem wolności. I tutaj właśnie nasila się to wszystko, nasila się ta gadzia nienawiść, bo każdy, który zostaje humaną, odzyskuje słowo humano, człowiek, nie jest już ani personą, ani osobą, tak? Jest wolną. Wolną i tak się dzieje. Już ciemni nie mają zasięgu. No, co jeszcze? Także czekajcie na sobotę, nic się nie zmieniło, organizatorzy demonstracji zostają przy tym i jeszcze więcej się wytworzy w ludziach energia, dlatego, że ktoś chciał im zabronić być wolnym człowiekiem. I tutaj, kochani, na ten moment jesteśmy dla was, pracujemy i nie róbcie głupich komentarzy, że o, to kosztuje pieniądze, co robimy. Tak, kosztuje, bo utrzymujemy wszystkie zwierzęta, nie tylko my utrzymujemy rancho zwierzęta, a wy postarajcie się też utrzymać. Każdy pracuje, my pracujemy po to, co stworzyliśmy i co utrzymujemy. I nasze rancho to jest życie. Życie, oddania życia, podtrzymania życia. Mamy gatunki ptaków, które są już na czerwonej liście, a my to życie chcemy utrzymać. Koty utrzymujemy, kastrujemy, żeby się nam dużo nie rozmnażały. Wiadomo, to by nas tutaj podusili, ale leczymy.
Także nie psioćcie, bo nie macie obcą. Ja nie wydaję pieniędzy do kosmetyczki, do tego czy do tego. Nie mamy luksusowych samochodów, mamy używane samochody. Żyjemy dla was może prymitywnie, ale na boso i szczęśliwi i w naturze. Także kochani, nie bójcie się, że nie przejdziecie do FMD czy do przeskok bzdura. Michał o tym zadałam pytanie, było przekazane. Chodzi o coś innego. Nie dajcie się wmawiać, że jakiś Eden powstanie dla was, czy już jest. To każdy Eden musi u siebie stworzyć tą dobroć, ten Eden, to życie, prawdziwe życie. I zostańcie spokojni. Ta nawałnica przejdzie jak burza. Boicie się burzy? Ona musi przejść. Nie możecie zdmuchać w drugą stronę. Po burzy świeci słońce, jest świeże powietrze i tak się stanie. Patrzcie się na to, co się będzie działo. I jesteśmy razem, jesteśmy jednością, pochodzimy z jednego miejsca, w innych ciałach fizycznych, na różnych planetach, w różnych galaktykach, ale kiedyś powrócimy, spotkamy się i może przy piwku, jak ktoś lubi, może pogadamy. Nie wiem, jak tam się odbywa, ale na pewno coś się dzieje. Dobrze, kochani, zostańcie zdrowi. Z tego miejsca namaste.